Hej, hej, witajcie, to znowu ja. Dziś mamy na tapecie grę firmy Konami z 1987 roku. Gra nazywa się Ajax. Typowa strzelanka, jedna chyba z pierwszych, które powstawały z dosyć taką, no można powiedzieć, jak na tamtejsze czasy, zaawansowaną grafiką. No cóż, jak mi pójdzie, zobaczymy. Na początek wrzucamy 3 żetony. 3 żetony wrzucone, rozpoczynamy grę. Grafika widzimy prosta. Bez żadnych udziwnień. O, strzela się chyba w ten sposób. Zaraz bomby są jakieś, czy nie ma? Są bomby, o. Czyli typowa strzelanka, słuchajcie, bez żadnych udziwnień. No i właśnie po mnie, nie wiem ile jest żyć tutaj. 5 chyba. Tam jak się daje w poszczególnych grach, to ja ustawiam właśnie, jeżeli jest możliwość oczywiście ustawienia, to ustawiam sobie na 5 żyć, czyli na maksymalną ilość. Natomiast nie w każdej grze jest taka możliwość. O, już mnie zatrzymały. Natomiast nie w każdej grze jest taka możliwość. Czasami jest, czasami nie ma. Tu chyba było właśnie, z tego co pamiętam, na 5 w konfiguracji. No i po mnie znowuż. No niestety, nie idzie mi to zbyt dobrze. No. Oj, no i znowu po mnie. Więc może w ten sposób będzie łatwiej, albo i nie będzie łatwiej. O, właśnie. Po mnie. O. Tam jakiś jest, widzę. Ojku. Tu właśnie nie ma czegoś takiego jak energia, tylko po prostu. Aha, kontynuacja. No dobra, kontynuujemy. Tylko po prostu. Jak trafi nas pocisk, to tracimy życie. O to chciałem powiedzieć. To właśnie chciałem powiedzieć. W niektórych grach jest tak, że po prostu tracimy energię, natomiast tu jest to jednokrotne trafienie i dziękujemy Państwu za uwagę. Dobra, może jakąś bombkę rzucimy. Czy ona nam coś daje? No nie, rozbiłem się o to oczko. Wulkan czy cokolwiek to było. A, niestety. Zobaczymy ile ja tu ugram. Bo gra się niby wydaje prosta, ale taka prosta do końca to zbyt ona nie jest, słuchajcie. O, 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 no i znowuż po mnie. No niestety, niestety. Nie jest to takie proste, jakby się pozornie wydawało, słuchajcie. O! Ojejku, no niestety, tym razem też nie. No zobaczmy. Teraz. No właśnie. Ojku. Ten mój pad też nie jest jakiś zarewelacyjny, bo już swoje odsłużył. I efekt tego jest taki, że nie zawsze to, co chcę zrobić, faktycznie mi wychodzi. Tu by się bardziej przydał joystick, tak naprawdę.
którego no nie posiadam. Dobra, dalej lecimy, lecimy. Tu by się bardziej, tak jak powiedziałem, joystick przydał, bo łatwiej byłoby chyba sterować tym, tak mi się coś wydaje. A tak to jest, no to dosyć, powiedzmy, o, widzicie, kłopotliwe. O nie, znowu mnie rozwalili. No tego nie da się jednego zestrzelić właśnie. Albo trzeba więcej w niego władować, no nie wiem, ciężko powiedzieć. O, ładnie mi idzie, ładnie, 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 tylko że muszę gdzieś na coś teraz, nie na... No właśnie, nadziałem się. Ciężka gra. Znaczy ciężka, no jeżeli ktoś jest dobry w te zręcznościówki, to może i nie jest ciężka. Mnie to jakoś tam ze specjalnie, jak widzicie... Nie wy... O, rozwaliłem się. Nie wychodzi. O! Nie zdążyłem uciec. A tak niewiele brakowało. Naprawdę niewiele brakowało, żebym zdążył się gdzieś schronić. O, coś mi tu obraz rwie. Ale to niestety jest tylko emulator, nie fizyczna konsola, w zasadzie automat, tylko niestety emulator, więc mogą być pewne niedogodności, aczkolwiek grać, jak widzicie, spokojnie się daje. Czy może grafika nie wyrabia, albo no nie wiem co, procesor. Ojejku, co ja wcisnąłem? Chciałem cofnąć, nie. Chciałem wpis zrobić. No i co ja teraz mam zrobić? Jak zacisnąłem... No... Dobrze, jeszcze wrzućmy sobie w takim razie... 3 kredyciki i zobaczymy, jak mi się uda. Trochę jestem wprawiony, więc powinno pójść teraz łatwiej. Natomiast czy faktycznie tak będzie, no to za chwilę się okaże. Dobra, strzelamy, strzelamy, słuchajcie. I się nie odcyndalamy. Dobra, będę częściej chyba te bombki rzucał. No właśnie, rzuciłem sobie bombkę. I sam się też rozwaliłem. Będę częściej bomby rzucał, bo i tak w sumie życie tracę, więc... Więc gdy będzie taka już lekka zadyma, to po prostu będę w tym momencie... Ojejku, no widzicie? Najlepiej chyba jest... latać takimi dosyć nieskoordynowanymi ruchami, bo w tym momencie, słuchajcie, oni nie wiedzą, gdzie mają strzelać, bo ja nie wiem, gdzie mam lecieć. Dobra, bomba. Bo ja mówię, nie wiem, gdzie mam lecieć, nie? Też, także to wszystko jest po prostu decyzja podejmowana na dany moment. A, rozwalili mnie. Tylko, słuchajcie, chyba jest jedna bomba, coś mi się wydaje. Bo... Więcej bomb nie udało mi się rzucić na tamtym życiu. A próbowałem. Zaraz, teraz rzucimy jedną bombę. Dobra. O, patrzcie, co zdobyłem. Tego nie miałem wcześniej, widzicie? A właśnie, szkoda, że nie zachowuję tego, co zdobyłem. Bo to by było dobre. Tylko już niestety zaczynam bez zdobyczy. Na tym nowym statku. Dobra, rzućmy sobie bombę jedną. I zobaczmy... O, właśnie chciałem jeszcze jedną rzucić za chwilę. I zobaczyć, czy ona się da rzucić w ogóle. A tutaj mi już niestety... O, tu nawet nie zdążyłem. No, próbujemy dalej. Próbujemy, próbujemy. Dobra, jedna bomba. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I druga bomba. A, właśnie, nie daje się. No nie poszło druga. Czyli na danym życiu mamy, słuchajcie, tylko jedną bombę. Znaczy na danym samolociku, no. W zasadzie helikopter to chyba jest nawet. Nie samolocik, tylko helikopter.
Nie wyszło to. To nie wyszło zdecydowanie. Dobra, próbujemy dalej. O właśnie. Oj, chciałem złapać to fruwające cudo i się nie poszczęściło. Słuchajcie, zachęcam was, jeżeli ktoś ma, że tak powiem, automat do nagrywania właśnie takich fajnych jakichś serii, ja z chęcią oczywiście pooglądam, podopinguję. Możemy zrobić jakieś konkurencje w zakresie grania w jakieś takie tego typu gry. No. Także... A co niektórzy będą mogli się też przekonać, że to mimo iż gra swoje lata ma, to wcale nie jest taka prosta. Jednak wymaga trochę zwinności, zręczności i pewnego, nie wiem jak to powiedzieć, przewidywania. No właśnie. Dobrze, ładnie. O, ładnie mi się udało, chciałem powiedzieć. Udało się i się rozwaliłem. No dobrze. Ostatni kredyt został. No trudna gra, jednak myślałem, że będzie łatwiejsza. O! Patrzcie, co mam teraz. Widzieliście? O nie! To była, że tak powiem, nieprzemyślana akcja z mojej strony. Niestety, nie, nie tym razem, jak to niektórzy mawiają. No zobaczmy, co nam teraz wyjdzie. Czekam na ten duży oj, nie, nie udało się. Czekam na ten duży samolot i wtedy rzucę bombę, a jak rzucę bombę, to ten samolot zostawi mi właśnie jakiś tam suwenir do... O, właśnie, tu jest to. No i gdzie suwenir? Zeszło z trajektorii chyba. Dobra. O, no niestety nie udało się. O, bomba. Chyba nie w tym kierunku rzuciłem, co chciałem. A, po mnie. Chyba ostatnie życie, albo przedostatnie. Dobra. To było dobre. Oj nie. Nadziałem się. Nadziałam się. No bywa czasami tak. Bo człowiek leci tam, gdzie nie chce. O, widzicie, kurczę. Nie mogę go załatwić. Koniec gry. No i niestety, kredyty się skończyły. Także kończymy grę. Zobaczymy, może będzie wpis. Czekamy. Będzie wpis, słuchajcie. F, G, G, E, Gel. Proszę bardzo, na trzeciej pozycji jestem, trzecie miejsce. Ciężko jest być lotnikiem. Dobrze, to ode mnie tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.